Witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj króciutko. Słuchajcie, oglądajcie dużo stron w internecie poświęconych także sprzętowi. Oglądajcie zdjęcia fotografów, oglądajcie galerie, oglądajcie wszystkie Pinteresty, czyli te miejsca, gdzie można w skomasowany sposób napaść oczy obrazami, ale słuchajcie, wchodźcie też na strony renomowanych producentów. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często znajdziecie tam, często jako support, różne są te, są miejsca, w których to znajdziecie, ale czasami są to informacje prasowe, znajdziecie tam pliki PDF. Te pliki PDF czasami bywają rewelacyjne. Rewelacyjne, dlatego że z nich dowiadujecie się o jakości sprzętu, dowiadujecie się, co tak naprawdę jest najlepszego. Słuchajcie, nie musicie tego sprzętu stosować, nie musicie używać, ale powinniście jako fachowcy, jako profesjonaliści, powinniście wiedzieć, a jeżeli jesteście amatorami, to powinniście wiedzieć, co w ogóle jest. I słuchajcie, to nie jest tak, że zawsze znajdziecie coś dla siebie. Nie, dlatego że ja teraz jestem dosyć zaawansowany, tak, w swoich pracach i w używanym sprzęcie, ale dla mnie nadal są sprzęty nieosiągalne, tak? Ale czy nie wchodzę na przykład na stronę Phase One'a, żeby sobie pooglądać, jakie mają przystawki, znaczy tylne ścianki cyfrowe? Nie zachwycam się na przykład monochromatyczną przystawką cyfrową takiego właśnie Phase One'a? Zachwycam się. Czy ja nie wchodzę na przykład na stronę Rodensztoka, Zeissa, tych najlepszych? Wchodzę. Słuchajcie, skąd moja wiedza na temat obiektywów Voigtlander? Nie ze strony nawet Voigtlandera, bo często jest tak, że to właśnie na stronie producenta, w Cosinie, na stronie Cosiny światowej znajdziecie albumy, co prawda pisane krzaczkami po japońsku, ale da się to przetłumaczyć w Google, znajdziecie przekroje obiektywów. Znajdziecie opisy, co prawda oni są bardzo zdawkowi, ale opisy obiektywów. Na stronie Zeissa znajdziecie obiektywy stare i teraz znajdujecie opis obiektywu do systemu Hasselblad V. Ściągacie sobie taki opis i nagle widzicie, że obiektyw 120 makro planar jest, ale jest też 135 do używania z miechem. Też obiektyw makro. I nagle się popatrzycie sobie na wykresy i nagle się okazuje, że na wykresach ta 135 jest lepsza, tak, jakościowo. I co? I wchodzicie na taki eBay, potrzebujecie średnioformatowego obiektywu o wysokiej klasy i nagle kupujecie obecnie już za grosze miech do Hassela, kupujecie taki obiektyw i rządzicie. Wchodzicie na stronę Rodensztoka, czy Schneider Kreuznach, czy innych firm i ściągacie, oglądacie te PDF-y, cóż, mogą Wam leżeć, a Wy sobie zawsze macie dostęp do wiedzy. To samo dotyczy lamp błyskowych, no właściwie całego sprzętu. Prawdziwi, porządni producenci oferują takie materiały. Także ściągajcie, oglądajcie, szukajcie, oglądajcie i ściągajcie, ile się da. I w wolnych chwilach analizujcie sobie to, co możecie. Pozdrawiam Was.